Cześć wszystkim! Dzisiaj zapraszam Was serdecznie na filmik o tematyce wymiankowej. Powiem Wam, że od jakiegoś czasu na kilkanaście rzeczy się wymieniłam i jestem z tych wymian bardzo, bardzo zadowolona. Wymieniłam się poprzez stronę winted.pl. Powiem Wam szczerze, że nie jest to absolutnie żadna reklama, że jest to strona o tyle fajna, że można tam się wymienić na ubrania, jak również na kosmetyki, o czym ja się przekonałam. Był taki moment, że bardzo szukałam i bardzo chciałam kupić krem Vichy Capital Soleil, który jest matująco nawilżający z filtrem 50, ten, który jest po prostu tak popularny już w tej chwili, że właściwie wszyscy chyba go znają. I no niestety nie chciałam, ja już to zresztą mówiłam w jakimś innym filmie, nie chciałam tutaj przeznaczyć tak dużych środków na kupienie czegoś, czego nie znam, o czym nie wiem. W związku z tym tak naprawdę szukałam jakiejś tańszej alternatywy, próbki niestety nie mogłam nigdzie uzyskać, a bałam się, że kupując pełnowartościowy, drogi produkt, który mi nie przypadnie do gustu, to po prostu wydam pieniądze, które pójdą w błoto. No i tak się akurat złożyło, że na Winted właśnie na tej stronie znalazłam, ja chyba dobrze to czytam, nie jestem pewna, czy Winted się czyta Winted, czy jakoś inaczej, więc jeśli inaczej, to mnie proszę poprawcie. W każdym razie będziemy tutaj mówić Winted i na tej właśnie stronie znalazłam osobę, która miała w ofercie u siebie w rzeczach ten właśnie produkt, o którym właśnie przed chwilą powiedziałam, czyli Vichy Capital Soleil, emulsję nawilżającą, matującą, i ona ją oferowała za 15 zł, więc pomyślałam sobie, oczywiście nie jest to pełne opakowanie, pomyślałam sobie, że nawet by było beznadziejne, gdyby nawet ten produkt mi się nie sprawdził, no to w tym wypadku jest to bardzo dobra okazja, żeby ją przetestować ten produkt. I tak się akurat jeszcze fajnie w dodatku złożyło, że ta dziewczyna właśnie była z Poznania i ja zaproponowałam spotkanie, tak abyśmy się gdzieś tam powymieniały jakimiś innymi w ogóle kosmetykami, które mamy. No i ona również się zgodziła, także spotkałyśmy się w parku na ławeczce i powymieniałyśmy się naprawdę na różnorakie kosmetyki, bo tak naprawdę początkowo miałam ten właśnie krem zakupić, natomiast okazało się, że się wymieniłyśmy, ponieważ jakieś tam rzeczy, które u mnie się nie sprawdziły, jej również przypadły do gustu, znaczy jej przypadły do gustu, bo mi absolutnie nie. I wymieniłyśmy się na kilka produktów. I powiem Wam tak, od dziewczyny właśnie tej, z którą się wymieniłam, mam tą emulsję, krem nawilżająco matujący. Mam również od niej krem do twarzy, stopy, ten nawilżający na strefę T. Tutaj jest połowa opakowania. One oczywiście nie są ani przeterminowane, one są o dobrej dacie ważności. Mam również krem do twarzy Bandy. On jest tutaj z tą taką airless chyba pompką, bo ja się nie mylę, ale bardzo fajny, ma taki dozownik. To jest też krem nawilżający z algami. Oraz od tej dziewczyny właśnie mam jeszcze krem też z taupy, z łagodzący krem wzmacniający. To jest akurat jakiś taki z różą pewnie, tak. Wzmacnia naczynia krwionośne, nawilża, łagodzi zaczerwienienia. I powiem Wam, że tak naprawdę może jedna z Was pomyśli sobie, że takie wymiany może są głupie, dlatego że tak naprawdę my nie wiemy do końca, jakie te kosmetyki są. Ja również podchodziłam do tego sceptycznie. Na pewno nie wzięłabym, nie wiem, pomadki czy jakichś takich kosmetyków, które były przez kogoś eksploatowane, używane i mogłyby mi wyrządzić szkodę. A jak widzicie tutaj na przykład te kremy, one mają fajne opakowania, które też no, bakterii tak dużo może się powiedzmy nie dostaje. No może tutaj przez tą część oczywiście może tak być, natomiast generalnie ja nie jestem może jakoś tak super aż wrażliwa na punkcie tych wszystkich bakterii, ale też patrzyłam, żeby to nie były jakieś takie kosmetyki, które mogłyby mi właśnie zaszkodzić, a niewiele z Was się zastanawia, na co się wymieniłam ja z kolei, natomiast nie jestem w stanie Wam tutaj dokładnie powiedzieć, jakie to były kosmetyki, ponieważ już dokładnie ich nie pamiętam, natomiast tak się akurat składa, że no, zdarzają się takie sytuacje, w których staję się posiadaczką jakichś kosmetyków, które kompletnie mi nie odpowiadają, które nie są trafione, na przykład przez Big Glossy. Też niejednokrotnie zdarza mi się dostawać coś, co potem się okazuje, że jest porażką. Więc ja bardzo nie lubię gromadzić kosmetyków, które kompletnie do niczego mi nie będą służyły. W związku z tym naprawdę wolę je komuś czy oddać, czy się na nie, tak jak tu w tym przypadku, wymienić. I cieszę się z tego, że mogę nabyć coś, co może będzie akurat dobre, bo też to nie jest oczywiście pewne.
No i tak w sumie załapałam bakcyla i postanowiłam pójść dalej. No i wtedy właśnie zaczęłam sobie szukać jakichś tam innych kosmetyków, wystawiając w międzyczasie swoje, te, które mi się tam właśnie nie sprawdzały, te, które mnie denerwowały, albo po prostu wiedziałam, że absolutnie nie będą moimi faworytami. I wymieniłam się z kolejną osobą na bardzo fajne produkty. I to jest ta właśnie taka odżywka, czy też mgiełka z Got to Be, o której słyszałam też wiele, na którą można sobie zrobić taką fryzurę, fale, takie wiecie, morskie fale, czy coś takiego a la mokra włoszka, może nie, ale takie morskie fale, czyli coś takiego artystyczny nieład. Byłam bardzo ciekawa, nie chciałam kupować, bo ja nie jestem zwolennikiem jakichś tam nie wiadomo jakich fryzur, więc właściwie bez sensem byłoby kupowanie tego produktu po to, żeby sobie, nie wiem, zrobić raz lub dwa razy jakieś morskie fale. Natomiast jak już mogłam się na to wymienić, jakby zamienić się produktem, który miałam i który się u mnie nie sprawdził, no to oczywiście tutaj jest praktycznie cała buteleczka, także zobaczymy, będziemy tutaj w wakacje szaleć. Również od tej samej dziewczyny mam balsam brązujący do ciała, to jest akurat z Dove, który pachnie tak sobie, ale pomyślałam sobie, że będę go używała na nogi, bardzo bym chciała sobie tak fajnie właśnie przybrązowić nogi, zobaczymy, czy to będzie dawało egzamin, czy to będzie fajnie wyglądało, także to jest taki balsam. Oraz mam również podkład od tej właśnie dziewczyny, to jest firma Paeze, muszę przeczytać koniecznie, bo bardzo często zdarza mi się mylić i mówić Paeze, także Paeze Matte It Up, tak to się nazywa. Podkład matujący z kwasem hialuronowym, który ma bardzo fajną, z tego co zauważyłam, aplikację, bo ma tutaj taki właśnie patyczek, którym można nabrać sobie ten produkt tutaj. Powiem Wam szczerze, że ja bardzo poszłam w stronę podkładów, wymieniłam się na wiele podkładów, ponieważ ja mam problem z dobraniem dla siebie tego idealnego i naprawdę szukam, cały czas jestem tutaj niestrudzona i cały czas coraz to nowe produkty wypróbowuję i mam nadzieję, że w końcu znajdę ten swój ideał, więc pomyślałam, że to też właśnie będzie fajna okazja móc zdobyć właśnie takim sposobem innym, nie kupując jakieś różne podkłady, które może akurat Janusz Widelec będą dla mnie odpowiednie, więc to jest jeden właśnie z nich. I mam kolejne trzy. Także pierwszy z tych trzech to jest Manhattan Easy Match Makeup z SPF 18. Kolory tak naprawdę, powiem Wam szczerze, jak patrzyłam, no to może nie są jakieś najjaśniejsze, ale mówię, to nie chodzi nawet o to, żeby to był idealny kolor, bo jeśli mi sam produkt w sobie będzie odpowiadał, no to ja wtedy jestem w stanie sobie dobrać taki kolor, jak będzie potrzebny, natomiast w tej chwili chodzi mi o samą konsystencję, o trwałość, jakoś sobie tam poradzę z tym kolorem i dramatu myślę, że tutaj wielkiego nie będzie, taką mam nadzieję przynajmniej. Następny jest Essence Stay All Day i o tym podkładzie bardzo dużo słyszałam i bardzo go chciałam wypróbować. Tutaj jest w ogóle chyba pełny produkt. Także są to takie trzy podkłady. I następny, ostatni to jest Be Beauty Fluid Kryjący, którego się boję, powiem Wam szczerze, bo wyczytałam tutaj, że w składzie jest parafina na drugim miejscu, więc podejrzewam, że nie wiem, może raz przyjaźń tutaj wielkiej nie będzie, może raz zostanie przeze mnie użyty, bo nawet gdyby był fajny, no to kurczę, parafinę nakładać na twarz to tak trochę nie bardzo, więc no wypróbuję, albo może i nie wiem. W każdym razie tutaj jakby też ten podkład się pojawił. I ostatnią rzeczą, na którą się wymieniłam właśnie przez tą stronę, jest kredka do oczu z Chanel. Nie jest to chyba podróbka, wiecie? Patrzyłam, naprawdę nie mogłam w to uwierzyć. Wymieniłam się na, już nie pamiętam co ja w zamian za to oferowałam, no naprawdę nie pamiętam, ale pomyślałam sobie, że kurczę, no kredkę Chanel, no to w sumie mogę się wymienić. To jest taki kolor granatowy i ona jest taka dosyć twarda, nie jest taka mięciutka, ale ja ogólnie mi się właśnie teraz kredki kończą, ciemne, więc może tutaj z kolei być przyjaźń. Także to jest ta kredka. No i jeszcze tylko pokażę Wam ostatni produkt, który nie pochodzi z wymiany, ale został przeze mnie wygrany, z czego się bardzo cieszę, bo wygrałam właśnie w rozdaniu u dziewczyny, które nick Wam napisze na dole dziś albo gdzieś tutaj będzie, bo akurat mi umknął z pamięci. I to jest maseczka taka oczyszczająca z Palmersa. Jestem niesamowicie naprawdę zadowolona, że udało mi się to wygrać. To raz, tam trzeba było napisać wierszyk, a dwa, że jestem posiadaczką właśnie tego produktu, bo on wcale nie jest taki najtańszy.
rzeczy, a słyszałam bardzo, bardzo dużo dobrego na temat tej maseczki. Właściwie powiem szczerze, on jest jeszcze zapakowany tutaj oryginalnie przez producenta i nie przez producenta, przez właśnie tą dziewczynę, która mi wysłała, no bo jak może być przez producenta. W każdym razie jest jeszcze nieodpakowany i tak naprawdę ja właściwie zaraz po tym filmiku będę próbowała ten produkt i będę później Wam oczywiście z tego zdawała relacje. Także to by były właśnie produkty, na które się wymieniłam, których stałam się posiadaczką. Tak sobie też pomyślałam, że jeśli byłybyście zainteresowane, to mogę Wam zrobić testy na żywo, czy też w ogóle jakieś takie, może recenzje, nie, ale właśnie takie ala testy na żywo tych podkładów, bo w sumie mam 4 podkłady, których nie znam i nie jestem pewna, więc mogłabym je wypróbować, pokazać Wam, jeśli jesteście oczywiście zainteresowane. Więc jeśli tak jest, dajcie mi znać na dole w komentarzu i wtedy postaram się jakoś coś więcej opowiedzieć na temat tych właśnie tutaj podkładów, które Wam pokazałam. Tymczasem bardzo dziękuję Wam za oglądanie i pozdrawiam serdecznie, pa pa!